kurczak w piwie, dziś dzielimy się z Wami nietypowym, ale bardzo smacznym przepisem. Potrzebne będzie 6 udek kurczaka. Dodajemy po jednej łyżeczce papryki, grubej soli i czarnego pieprzu. Starajcie się równomiernie rozprowadzić przyprawy. Obracamy udka na drugą stronę i również posypujemy przyprawami. Nie bójcie się papryki. Na pewno nie zepsuje ona smaku. Lepiej jednak uważać z solą i pieprzem. Pamiętajcie, że w razie potrzeby można je zawsze dodać pod koniec gotowania. Usunięcie ich nadmiaru jest prawie niemożliwe. Dobrze rozcieramy przyprawy rękami, aby kurczak wchłonął ich aromat. Stawiamy patelnię na ogniu i wlewamy na nią 2 łyżki dowolnego oleju roślinnego. Kładziemy kurczaka na rozgrzanej patelni. Podczas gdy udka się smażą, przygotujemy cebulę. Wystarczy jedna wcześniej oczyszczona sztuka. Kroimy ją na pół pierścienie. Ostrożnie obracamy kurczaka na drugą stronę, używając szczypiec kuchennych. Są one potrzebne, aby nie poparzyć się pryskającym rozgrzanym olejem. Smażymy jeszcze przez 2 lub 3 minuty. Zobaczcie, jaka wyszła ładna skórka. O to właśnie nam chodziło. Możecie zdjąć kurczaka z ognia i przełożyć go na talerz. Na tej samej patelni podsmażamy posiekaną cebulę. Smażymy ją przez około 2 lub 3 minuty. Nie zwracajcie uwagi na brudną powierzchnię. Na patelni pozostał smak, który można wykorzystać. Ponownie wkładamy kurczaka prosto na cebulę. Całość zalewamy 1 butelką piwa. W nim będziemy dusić kurczaka. Płyn powinien przykrywać mięso prawie do samej góry. Pozostawiamy całość na małym ogniu pod przykryciem na 30 minut. W międzyczasie przygotujemy ziemniaki. Bierzemy 6 lub 7 małych sztuk i kroimy je na dość duże kawałki. Wrzucamy ziemniaki do wrzącej wody. Dodajemy 2 łyżki stołowe soli na 4 szklanki wody. Gotujemy nie dłużej niż 20 minut. Nie zapomnijcie o kurczaku. Na 15 minut przed końcem gotowania zdejmujemy pokrywkę. Odcedzamy wodę z ugotowanych ziemniaków. Dodajemy około 50 g masła, 6 łyżek stołowych mleka, łyżkę stołową octu słodowego i pół łyżeczki soli. Ucieramy ziemniaki na purée. Aby było bardzo delikatne i smaczne, najlepiej zrobić to ręcznie. Ostatnim akcentem jest zielony szczypiorek. Możecie go dorzucić, jeśli chcecie dodać potrawie wiosenny smak. Wystarczy posiekać niewielką porcję. Kurczak jest gotowy, a sos osiągnął pożądaną gęstość. Na talerzu kładziemy porcję ziemniaków, dodajemy kawałek masła, całość posypujemy zieleniną. Obok wykładamy udka z kurczaka i polewamy je sosem. Zobaczcie, jak łatwo kroi się mięso. Piwo zmiękczyło jego włókna i uczyniło je delikatnym. Jakie pyszne! Witajcie! Dzisiaj zrobimy placek z mięsem. Zaczniemy od mięsa mielonego. Musimy usmażyć 400 gramów. Przy pomocy drewnianej łopatki dokładnie rozkładamy mięso. Podczas gdy mięso się smaży, bierzemy 1 średnią cebulę i kroimy ją na małe kawałki. Aby nie płakać w trakcie tego procesu, można wcześniej włożyć ją do zimnej wody. Dodajemy cebulę do mięsa mielonego i dobrze mieszamy. Zostawiamy ją na ogniu jeszcze na kilka minut, aby mięso nasiąkło sokiem. Następnie potrzebujemy 330 g białej kapusty. Jest to mniej więcej połowa małej główki. Siekamy ją na drobno ostrym nożem. Powinna nam wyjść dość cienka słomka. Wystarczy. Kolejna marchewkę. Ścieramy ją na tarce o grubych oczkach. Potrzebujemy tylko jednej. Uważajcie, aby nie skaleczyć palców. Wykładamy marchewkę i kapustę na patelnię. Mieszamy drewnianą łopatką, aby połączyć składniki. Jeszcze przez kilka minut powinny się razem smażyć. Wygląda to niezwykle wiosennie i promiennie. Dodajemy łyżeczkę soli, aby warzywa puściły sok. Mielony czarny pieprz i pół łyżeczki mielonego czosnku. Ponownie wszystko mieszamy.
Zostawiamy na ogniu przez 7 do 10 minut. Przykrywamy pokrywką. Przejdźmy teraz do wyrabiania ciasta. Przesiewamy 7 łyżek mąki przez drobne sitko. Dodajemy łyżeczkę proszku do pieczenia. W trakcie tego procesu pozbywamy się grudek i drobnych zanieczyszczeń. Do miski z mąką wbijamy 2 jajka. Dodajemy 5 łyżek kwaśnej śmietany. Po łyżeczce soli i cukru oraz łyżkę majonezu. Wszystko mieszamy trzepaczką. Robimy to dokładnie, aby nie pozostały żadne grudki. Ciasto powinno być delikatne i rzadkie, o dość lepkiej konsystencji. Wcześniej smarujemy naczynie do pieczenia masłem, aby łatwiej było wyjąć z niego placek po upieczeniu. Połowę ciasta wylewamy na spód i równomiernie rozkładamy. Dodajemy nadzienie. Upewnijcie się, że najpierw ostygnie do temperatury pokojowej. W przeciwnym razie jajka w cieście mogą zacząć się ścinać. Nadzienia wyszło bardzo dużo. Łyżką rozkładamy je równo na ciasto, aby wyszła równa warstwa. Wyszło super. Na wierzch wylewamy resztę ciasta. Powinno przykryć całe nadzienie. Można do tego użyć chochli. Gotowe. Wkładamy ciasto do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na 35 minut. Ciasto się zarumieniło. Można je wyciągać. Odkroimy kawałek i sprawdzimy, co jest w środku. Delikatne ciasto i dużo nadzienia. Tego właśnie potrzebujemy. Ciasto jest łatwe do zrobienia, wystarczy wymieszać wszystkie składniki na ciasto i rozłożyć nadzienie. Rezultat tak nieskomplikowanych działań jest naprawdę zaskakujący.